wieku takim też można wyglądać dobrze? Bo ja w to na początku nie wierzyłem. Bardzo ciekawe. Pełny talerz, a ty chudniesz. Szybka dycha. Raz. Dwa. Tato, czy ty bierzesz jakieś sterydy? Fajna energia się zrobiła, nie? To panowie po 40 mają zajęcie. Powiemy Tomku, że przygotowujesz nam chleby na drogę. Wszystko działało na chwilę. Mhm. I spróbowałem filozofii twojej, ponieważ na logikę mi podpasowało to, że nie muszę rezygnować z wielu rzeczy, które lubię. Był to dla mnie problem. Jakieś tam już w tym wieku pewne nawyki zostały żywieniowe i nie chciałem robić takiej rewolucji, powiedziałem, że nie dam rady. Jest widz po drugiej stronie, ma 45 lat, ma brzuszek, na przykład jak ty ze zdjęcia, które gdzieś tam się będzie pojawiało w tle. Co byś powiedział takiej osobie, która wątpi? O, zacząć działać dziś. Po prostu. Teraz, założyć buty. Jeśli i nawet jak nie ma poniedziałku, tak? Nawet jak jest środa, ten czwartek. Moment po prostu. Wstajesz, ubierasz buty. Okej, niech to będzie spacer, ale to ciało zarejestruje. Ja to zrobiłem, zacząłem. Cześć widzowie, Michał Kancerz, trener z internetu, no i jest ze mną adept sztuki zmiany sylwetki. Zgodnie z moim programem zrealizował taką przemianę, że szczęka opada, ale właśnie o tej przemianie sobie porozmawiamy i najważniejsze, wiek to tylko liczba, z czego wychodziłeś, 94 kilo, teraz tak, jest kilo 80. Kilo, duży bęben, ciało mało wyjściowe, brak kondycji, jakoś tak pół życia właściwie mi zleciało na braku aktywności fizycznych, nie miałem tej potrzeby. Natomiast w ostatnich latach, można powiedzieć od 40 w górę, brak aktywności był dalej, ale dodatkowo przyszedł jakby brak kondycji kompletnie. Okej, okay, czyli konsekwencje tego, że butów. Sylwetka sylwetką, tak. No ale to w życiu codziennym mówisz, że przeszkadzać zaczęło. Ale zaczęło doskwierać ubieranie zwykłe butów i stękanie przy tym aktywności z synami na dworze, gra w piłkę, krótkie aktywności, dużo zmęczenia strasznie, nie? To jak to było? Czyli okej, pojawił się brzuch. Wspominałeś poza kulisami, że to miało związek z trybem życia, z pracą, tak? Czyli jak to wyglądało, że właśnie tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu i nagle coś tam wyrosło? Jak to wyglądało właśnie ten proces degradacji sylwetki, może tak? Czyli dużo jeżdżenia samochodem, tryb siedzący i żywienie w hotelu na koniec dnia właściwie. Cały dzień nie jadłem nic, bo praca. A na koniec dnia wpadałem do hotelu, duże ilości posiłków, posiłków, tak? Że tak. To co, takie bardziej przekąski, czy... Trzy w jednym, nie, wszystko naraz po prostu. Okej. Okay. Taki obiad z kolacją połączony. To widzę jako główny taki motyw do przytycia, stąd moje I moment zwrotny? Konkretny, szczególny? Było coś takiego, że od dzisiaj się odchudzam, bo nie mogę zawiązać buta, a nie wiem, ktoś na mnie czeka, czy właśnie buty zostawiamy na bok i był jakiś inny wstrząs? Kilka takich małych akcentów, takich dyskomfortów małych. Pierwszy punkt, byłem z żoną gdzieś, jakiś prezent mieliśmy, masaż. Taki dość wymagający. Pani mnie zgięła w pół, ja się prawie udusiłem z braku dostępu tlenu. I pomyślałem, jest źle. 94 kilo to była moja maksymalna waga, kiedy powiedziałem sobie dość. Przy jakim wzroście? Bo to na pewno też będzie... 1,75 m. 1,75 m, 94 kilo, czyli taki punkt kulminacyjny. Można powiedzieć, suma tych dyskomfortów i taka refleksja właśnie. Brakło takiej refleksji na początku, że faktycznie trzeba coś z tym zrobić. Nie tylko próbować zrobić i łapać się czegokolwiek tak dorywczo. Trochę poćwiczę, potem nie poćwiczę. Tylko wreszcie przysiadłem, a głównie przysiadłem dlatego, że w książce twojej jest taki moment jednak na troszkę na taką retrospekcję. Czytamy, są pytania, co chcesz zrobić, co cię motywuje, co się stanie, jeśli to zrobisz, co się stanie, jeśli tego nie zrobisz. Kilka takich pytań sobie pamiętam, przysiadłem. Jak zacząłem spisywać te pytania, to one w późniejszym czasie, jak zaglądałem później na to, tak pomagały mi kontrolować. Jest super, bo wiesz, ty zwracasz na to uwagę. Ktoś powie, że ten segment o diecie jest ważny, gdzie o treningu gdzieś tam najczęściej się przewija, a właśnie fajnie, że ty nawiązałeś, że w ogóle te takie pytania, które stawiają cię, że trzeba by coś zrobić. Powinniśmy w ogóle zacząć od tego, jak trafiłeś na tą książkę, czyli w którym momencie zacząłeś szukać coś na YouTubie? Zacząłem szukać jakichś ćwiczeń. Ćwiczyłem z ciałem na początku przez jakieś aplikacje i zacząłem szukać ćwiczeń standardowych, tak, jak zrzucić brzuch. Okej, okay, jak schudnąć, enter brzucha. I co powie internet. I trafiłem na ciebie i zauważyłem, że coraz częściej krążę gdzieś tam wokół twojego kanału. Spodobała mi się filozofia, nie przewracaj życia do góry nogami.
zrób część, te 80% w diecie, w treningu oczywiście też, a zostaw sobie to, co lubisz, bo to pozwala przetrwać. I tak, no dokładnie, czyli życie normalnej osoby plus fitness, dbanie o zdrowie, o jakąś tam regenerację, a nie odwrotnie, że nie wiem, nie będziemy się oszukiwać, że ty jak nie byłeś zapalonym, nie wiem, kulturystą, no to nagle będziesz, nie wiem, odliczał sobie ziarenka ryżu czy coś w tym stylu. Absolutnie nie. Ale okej, okay, no to fajnie. No to, czyli przekonała cię filozofia, zajrzałeś do tej książki, w książce znalazłeś, wracamy do tego wątku, pytania i mówisz, że te pytania też cię te tak pytania trochę... tak naprawdę postawiły mnie przed samym sobą. Że tak spojrzałem, że faktycznie to jest moment na zrobienie czegoś. To jest ten moment, bo mam teraz dobrą filozofię do końca, książka przeczytana. Później zaglądałem do niektórych rozdziałów, jak gdzieś coś zapomniałem i wziąłem się do dzieła. I pierwsze zakwasy, pierwsze zwątpienie, czy właśnie mimo wszystko wpadłeś w taki rytm, że w ogóle kurde, już bym zrobił drugi trening, już bym zrobił trzeci. Pamiętasz te swoje początki? Tak, tak było. Czyli ta druga wersja, takiej fascynacji nawet. Pierwszy punkt, kiedy wziąłem sobie trening całego ciała FBW, troszkę mnie przytłoczył, było tego za dużo i... No wiedziałem, że muszę coś zmienić. Że dłuższa sesja jednorazowo to ci mniej pasowała, czyli wolałeś sobie rozbić na... rozłożyć. Okej. Czyli trening dzielony, tak? Trening dzielony, ponieważ wiedziałem, że w tym wytrwam, w tym mogę nie wytrwać, zaniechać, a nie chciałem tego. A tutaj jest troszkę wolniej, systematycznie, dzień po dniu. Zajęło mi trochę więcej czasu, ale też nie porzuciłem tego. To jest mój styl życia teraz, odkryłem nowe posiłki. Tam już taki od razu standard. Jakaś ulubiona potrawa, nie wiem, jakieś takie ulubione produkty białkowe? Makaron z pomidorami i z twarogiem. O kurde, no to wszyscy już ten twaróg po prostu uwielbiają. Wychodzi na to, że no, że super nie zaskoczyłeś danie, super danie, cały talerz, żona mnie jak widzi z tym talerzem. Ciekawe, bardzo ciekawe. Pełny talerz, a ty chudniesz. I drugie, co mi wchodzi wieczorem, to jest budyń z odzieżką. O, tak. Nie chodzi. W ogóle trafiasz w sedno, bo niektórzy myślą, że trzeba się głodzić, a ja tak podpowiadam do znudzenia, absolutnie, że trzeba jeść w pożywny sposób, mniej, a nie mało, no nie? No i ty jesteś właśnie żywym przykładem, czyli zacząłeś nagle jeść więcej zdrowych rzeczy, też piwko wpadało, też się wygadałeś wcześniej. Wpadało, tak, piwko wpadało, zostało. Trochę jakby na dowód innym, że to nie jest przyczyna dużego... brzucha. No jasne, czyli po prostu ilość, a nie jakiś produkt ilość. Tuczy, że niektórzy chcą właśnie wyeliminować wszystko. No ja wiem, że to się nie sprawdza, ja wiem, że to, co się sprawdza, no to takie właśnie racjonalne podejście, czyli właśnie wdrożyłeś dietę, fajnie, przemiana jest. Cel był taki, zrobić formę, zarejestrować tą formę jakoś, że się udało to zrobić, udowodnić sobie przede wszystkim, trochę też światu pokazać, że fajnie, no, w wieku takim też można wyglądać dobrze. Bo ja w to na początku nie wierzyłem. Nie wiedziałem. Czyli powielałeś taki mit, że metabolizm zwolnił, tak? Że tak już musi być. Że tak musi być, że okej, że w wieku 46 lat teraz. Tak wyglądamy. Wokół mojej rówieśnicy tak wyglądają, więc ja się. Stwierdzili, że to jest taka norma i no dokładnie, nie będziesz się wyłamywał, ale jednak się wyłamałeś, to jest też ciekawy wątek, no i co na to inni? Nie chwaliłem się moją metamorfozą tak szeroko, ale rodzina i znajomi widzieli, że coś się zadziało i zaczęli podpytywać, jak, w jaki sposób, zacząłem zdradzać sekrety, oczywiście polecałem, zgodnie będę polecał kanał twój, polecałem innym, to byli różni ludzie w różnych moich światach spotykani, gdzieś tam porozsiewałem trochę. Takiej dobrej nowiny, sposobu, tak, dobrej filozofii, bo uważam, to jest podstawa, dobra filozofia, czyli no jasne. Wszystko, co potrzebujemy, dieta, treningi, gotowe plany, tylko wziąć, to robić po prostu. I działać, a nie szukać drogi na skróty. Właśnie jak ktoś by powiedział, że fajnie, dobra, wierzę ci, niech będzie, 45 lat, no ale nie mam sprzętu albo coś takiego, to jakbyś zahaczył właśnie o to, jak to się zaczęło? Od jakich sprzętów do jakich? Czy ćwiczysz w domu, czy na siłowni? No bo ja już tam zerkam, że zestaw Huntley leży. Pojawił się, tak. Czyli jak to było u ciebie od początku do końca? Żelazko się pojawiło. Hantelki, to były głównie hantelki. Później pojawiła się sztanga po jakimś czasie. A ostatni element to pojawił się drążek. Taka moja idea własna, czyli... Potem nagramy może właśnie, nie widać, jak to wygląda. Nie przeszkadza, bo... a bardzo funkcjonalny jest. Przekładam sobie te drążki w zależności od potrzeb, góra, dół. Podciąganie na drążku amerykańskie chyba tak się nazywa.
Australijskie. Australijskie. Tak, bo to oni żyją do góry nogami i tak dalej, to jest taka właśnie, tak mi się wydaje. Drążek mi pozwala dużo kombinacji tutaj zrobić, on jeszcze jest niedokończony. Ale od pleców, przez brzuch, no tutaj daje szerokie pole do popisu, no ale też dołączyłeś na siłownię, tak? To nie jest jakaś tam gigantyczna sieciówka kolorowa. Dołączył do mnie kolega, mój przyjaciel, do treningów, wkręcił się również i zaproponował, czy nie moglibyśmy na siłownię jeździć, nie? Skoro ja w domu sobie ćwiczę, on by też chciał coś zrobić, no to okej, decyzja, idziemy na siłownię, spróbujemy. Grono się powiększa, fajna energia się zrobiła, nie? Panowie po 40 mają zajęcie. O, no to widzisz, przełamujecie stereotypy, przełamujecie mity i właśnie wbrew statystyce wy coraz lepiej z każdym rokiem, tak? I wyglądacie, czyli forma życiowa, tutaj może pokażemy na ekranie efekty twojej sesji zdjęciowej. Daleko w dół, jeszcze śmielej, dobrze, teraz łopatkę ściągnij i rotujesz, wiesz, łokieć, świetnie. Czyli widzisz malutki ciężarek, a czuć jak wściekły. Że ty zrobiłeś tą swoją przemianę, ale co ważniejsze, ty utrzymujesz już teraz formę, no od tego zdjęcia pamiętnego na grupie, ja tam zobaczyłem, że to była końcówka roku 2021, no to minął rok, a ta forma jest lepsza. Nie, ściągnij łopatkę, teraz łokieć do mnie. Tam łokieć jeszcze mocniej i dopiero teraz kręć. Dokładnie. I teraz zrób z tego jedną płynną sekwencję. Ale ludzie lubią sobie, zamachem zrobię. A ty nie rób zamachem, tylko tu i dopiero teraz. O właśnie. Będzie ciężko. No i tutaj się trochę wyłamie z twojej filozofii, bo ja po prostu nie forsowałem się i odpuszczałem. To nie były 3 dni w tygodniu czasami, to były czasem 2 dni w tygodniu, ale wiedziałem, że utrzymam to, niż jak się przeforsuję i zaniecham i rzucę. Nie, no to właśnie nawet nie tyle, co się wyłamujesz, bo my to też tak staramy się podpowiedzieć ludziom, że regeneracja jest tak samo ważna jak dieta i trening, bo niektórzy się lubią skoncentrować, teraz mam dietę na 100%. Ja wiem, że to nie działa, albo teraz mam trening na 150%, ale nie ma diety i regeneracji. Że sekret jest w tym, żeby było i dieta, i trening, i regeneracja. Ty dałeś sobie szansę zobaczyć, jak się prezentuje m.in. twoja sylwetka bez nadmiaru tkanki tłuszczowej. Wiele osób nie da sobie szansy zobaczyć właśnie, jak się prezentują w takiej dobrej formie i właśnie jakie było na przykład twoje, nie wiem, zdziwienie, bo to doświadczenie mi podpowiada, że wiele osób ma, że faktycznie ta masa mięśniowa, która może nie wydawała się jakoś taka duża, no to jak tkankę tłuszczową obniżymy, no to nagle wychodzi, że jednak jest tych mięśni trochę. Czy miałeś takie pozytywne zaskoczenie, czy raczej nie? Pozytywne zaskoczenie, bo się głównie zależało mi na pozbyciu się tkanki tłuszczowej. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy pod tym tłuszczykiem już zrzuconym, okazało się, że tam jest sześciopak. Do tego też chciałem nawiązać, bo na tych zdjęciach akurat widać, że ty masz bardzo dobrą taką strukturę też tych mięśni, czyli wiesz, dobry gen, dobre predyspozycje ukryte pod stylem życia, który nie sprzyjał, żeby pozbywać się tkanki tłuszczowej, więc fajnie, że zrobiłeś tą taką zmianę, no i tam się naprawdę taka imponująca sylwetka pojawiła, więc to też myślę, że na plus i na pewno wiele osób zachęci, no tym bardziej, że po 40, no nie? Tak. Ogromne zaskoczenie to jest, że w tym wieku. No tak. Ja wiem, że sześciopaki się robi, spotykałem chłopaków na siłowni, sześciopaki się robi nie w tym wieku. Było to miło, kiedy byłem na siłowni i robiłem sobie swój trening i podchodzi do mnie młodziutki kolega, 20 parę lat. Przepraszam pana, zajebista forma. No to właśnie po to się tutaj spotykamy, no nie? Żebyś ty pokazał, że wiek nie jest przeszkodą, no czy już to pokazałeś, tak? Wystarczy przez parę pierwszych sekund tego materiału zobaczyć z czego do czego. Jedni pochwalą, a drudzy mogą powiedzieć, że zaraz tutaj w grę wchodzi jakaś pewnie chemia, jakieś dziwne cuda i tak dalej. Tak, no moi synowie też daleko nie trzeba szukać, podpytywali: tato, czy ty bierzesz jakieś sterydy, bo ty wyglądasz za dobrze, jak na swój wiek. Natomiast no, tłumaczę im, jedyne co uzupełniam w swojej diecie, standardowe jedzenie, tak jak mówiliśmy, dieta dobrze dograna, to jedyne uzupełniacze, to kiedy na koniec dnia, a najczęściej jest to po treningu, wieczorem mam deficyt białka, jest to odżywka, wasza odżywka, zdrowa forma. No i super, no i czyli produkt spożywczy, bo nie było okazji właśnie, a teraz jest wreszcie okazja. I was wszystkich zachęcam do tego, żeby po prostu działać. Jakkolwiek chcecie, najlepiej działać mądrze, po prostu zacznijcie działać. To nie jest takie trudne. Tomek jest najlepszym przykładem, że wiele osób się skupia na tym, co ma być przeciwnością, ale jak się skupimy na tym, co możemy wykorzystać, no to po prostu efekty same się pojawiają. Wiele tak? Nie trzeba.
No dokładnie tak. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia na grupie, do zobaczenia w kolejnych materiałach i standardowo zapraszam Was na stronę zdrowaforma.pl, gdzie znajdziecie książkę, o której była mowa, czy też na stronę transformacja50.pl, gdzie jest aplikacja, czyli takie interaktywne podanie moich metod treningowych, podanie kwestii żywieniowych. Do zobaczenia, cześć!